Z tego konwoju i 8Ball zaproponował nam. No to chyba się zaczyna, co? Moi kochani, no to chyba mamy niezłą niespodziankę. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, na moim kanale. Ja jestem Hubson, przed wami Grand Theft Auto 3 i myślę około 20, może 25 odcinków z tej gry. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję w każdym razie, że będziemy bawić się dobrze i przeżyjemy naprawdę wspaniałą historię. Liczę na wiele śmiesznych sytuacji, na to, że poznamy fabułę. Ja też tej gry za dobrze nie pamiętam, także myślę, że zauważę wiele nowych szczegółów, jak to zazwyczaj bywa przy oglądaniu filmu, czy właśnie przechodzeniu gry. No i co? Pozostaje mi życzyć wam dobrej zabawy. Lecimy z tematem i zaczynamy pierwszy odcinek z GTA 3. Zapraszam. No i moi kochani, mamy pierwszą cutscenkę. Ja też testuję w ogóle nowy sposób nagrywania OBS-em, że wszystko od samego początku jest już tak jakby zmontowane, przez co te filmy będą mogły się pojawiać częściej na moim kanale. Ja będę wykonywał tylko jakieś tam drobne cięcia, przeglądał materiał i będę wam go publikował. Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. No ale w każdym razie właśnie skupmy się na samej grze. Moje serduszko naprawdę raduje się, że będziemy sobie grać w tę produkcję. Wspaniała gra, wiele godzin przeze mnie w niej spędzonych. I w ogóle, what the hell, dlaczego zawsze w tych samochodach, ale to zawsze nie ma żadnego kierowcy? Czy to w tym samochodzie, w tym vanie, czy to w tych policyjnych? Nie wiem, what the fuck, ale tak właśnie jest, niestety. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Moi kochani, sprawdzałem na pewno przed włączeniem nagrywania, czy mam włączone napisy, i były włączone, i nie wiem czemu ich nie było. No, w tym momencie się pojawiło, okej. Okay. W sumie szkoda, że nie posłuchaliśmy, nie mogliśmy przeczytać tego, co mówiła ta pani w radiu, ponieważ były to całkiem ciekawe rzeczy, opisujące właśnie to, co się w tym momencie dzieje. I ten słynny tekst w ogóle na początku, hey dickhead, it's no problem to kill you. Zapamiętany chyba w naszych głowach doskonale. No i wielkie boom. Oj, moi drodzy, ależ to będzie przygoda. Naprawdę mega się jaram. Z wielką przyjemnością tę grę raz jeszcze przejdę. What the hell? Co z tą kurumą? Widzieliście? Się wtopiła w asfalt, dosłownie. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. No to tak, podsumowując to, co się wydarzyło na początku, no to dwóch więźniów, czyli Claude i 8Ball, byli przewożeni z innym bardzo istotnym więźniem w konwoju. Konwój został napadnięty przez kolumbijski kartel w celu uwolnienia tego trzeciego więźnia, nie 8Balla, nie Claude'a. No ale oczywiście Claude i 8Ball skorzystali na tym, no kurczę gościu, co to miało być? Miałem czerwone czy zielone? Nie wiem, czy miałem pierwszeństwo. W każdym razie, no właśnie, udało się nam uciec z tego konwoju i 8Ball zaproponował nam... No to chyba się zaczyna, co? W każdym razie 8Ball zaproponował nam, żebyśmy udali się do dzielnicy czerwonych, nie no... Kochane GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas, jednak te starsze części są najlepsze, zdecydowanie. No i właśnie, zaproponował nam, żebyśmy udali się do dzielnicy Czerwonych Świateł, jak to macie napisane w prawym dolnym rogu ekranu. Tutaj będziemy mieć jakąś tam kryjówkę, czy coś w tym stylu. Będziemy też za chwilkę jechać do naszego pierwszego zleceniodawcy, jakim będzie Luigi, jakiego poznamy, którego poznamy za chwilkę. Okej, spoko. No jednak tak, to dobry pomysł, żeby nie przemieszczać się po ulicach Liberty City, gdzie jednak policji jest dużo...
no, nie przemieszczać się w takich ubraniach, w takich więziennych, ponieważ no to wzbudzałoby zainteresowanie. No i właśnie, poznamy za chwilę Luigi'ego. No może po prostu zrobimy tak, że dojedziemy do tego miejsca, zobaczymy jaka będzie cutscenka i potem wam co nieco opowiem, chociaż myślę, że to nie będą jakieś nowe rzeczy, ponieważ większość z was doskonale to zna. Albo może i nie, zobaczycie sami. Ach, te cutscenki, co? Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. To też tak dodam, że to nie jest ostatnia scena, gdzie będziemy widzieć się z 8-Ballem. Chociaż może jeżeli chodzi o scenę, to tak, nie pamiętam. Na pewno będziemy z tą postacią jeszcze współpracować. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car. And pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Znaczy, ja wiem, że to jest kwestia gustu, natomiast mi zbytnio Misty nigdy nie przypadła. Właśnie do gustu. Także nie będzie to ciężkie. Będziemy trzymać ręce na kierownicy, nie będziemy się... czyli będziemy w sumie patrzeć się tylko i wyłącznie na drogę. No właśnie, Luigi jest jednym z członków Mafii Lyon. Prowadzi sobie klub dla dżentelmenów w Portland. Ogólnie ten klub moim zdaniem jest usytuowany w bardzo fajnym miejscu, ponieważ... Okej, Misty, wsiadaj. Ponieważ z jednej strony, właściwie to inaczej. Z jednej i z drugiej strony jest teren innych gangów, nie mafii, tak? Bo mamy gang od El Burro, czyli gang... Gang Diablo, no i obok mamy Triady. Natomiast gang od El Burro nie jest zbyt mocnym gangiem. Oh yeah. I 1500 dolców za takie w ogóle małe zlecenie. To jest piękne w tej grze. Też za chwilę co nieco o tym powiem. Kurczę, no właśnie, jest kolejny quest tutaj. Chciałbym dokończyć wątek odnośnie tego miejsca, jakie prowadzi El Burro. Znaczy El Burro, Boże, Luigi. Ale dobrze, to zobaczmy questa, zobaczmy cutscenkę i za chwilkę to dokończę. Luigi said to give you this, so here. Here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Spokojnie, Luigi. Szykuje nam się pierwsza bójka. Ogólnie postać, jaką widzieliście przed sekundą, to w sumie chyba nigdzie nie jest powiedziane w żadnej kascence, więc być może nawet sporo osób o tym nie wie. Jest to Mickey Humphries. Chyba tak się jego nazwisko czyta, wiem, że na pewno Mickey. No i właśnie, to miejsce jest ulokowane całkiem spoko, ponieważ tak jak powiedziałem, z jednej strony mamy gang El Burro, czyli Diablo. Oni chyba nie są zbyt mocnym gangiem, wiecie, czy inaczej, są na pewno zorganizowaną grupą przestępczą, mają jakieś tam swoje biznesy, z kolei są na dużo niższym poziomie niż mafia, więc mi się wydaje, że raczej temu miejscu ten gang nie zagraża, no a z kolei triady są nieco dalej, więc też, no mi się wydaje, że też ta organizacja japońska, dobrze mówię, chyba tak, nie zagraża temu miejscu. Miejscu bardzo ważnemu z punktu widzenia chociażby zarobków, bo myślę, że takie miejsce dla dżentelmenów potrafi przynieść całkiem sporo pieniędzy. No właśnie, tak jeszcze dodam, że Luigi jest dość wysoko postawioną osobą w Mafii Lyon, to też warto wiedzieć. No i właśnie, miałem jeszcze wspomnieć odnośnie tego, ile pieniędzy dostaliśmy z tak banalnego questa, w ogóle jaka muzyka. Tu, 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 tu. Klimacik GTA, nie? Znaczy w sensie GTA 3. No i tak, dostaliśmy 1500 dolców za tak mały, banalny kurysik. Ja na początku tego totalnie nie rozumiałem, ale wydaje mi się z punktu widzenia tego, że już tę grę znam i wiem, co się dalej potoczy,
że chyba jest to dość specjalnie wykonany zabieg przez twórców tej gry, z uwagi na to, że no pod koniec fabuły będziemy tych pieniędzy potrzebować całkiem dużo, więc też od samego początku Claude musi zarabiać dużo foresy, no bo jeszcze są takie inne rzeczy w tej grze, na jakie będziemy musieli wydawać kasę, jak chociażby kupowanie... What the fuck? Ty odgłosy. Jak chociażby kupowanie samych broni i potem amunicji do broni. Chociaż tutaj nie ma jakby poróżnienia na te dwie kategorie, ponieważ... Boże, już się strzelają. Ponieważ gdy idziemy do Emunation, kupujemy broń, no to i tak to jest to samo co amunicja. Nie ma czegoś takiego jak osobna amunicja, osobna broń. Czyli w sensie kupujemy broń i potem amunicję. Nie, tutaj kupujemy zawsze to samo. Okej, myślę, że tyle wystarczy. No i drugi quest w grze GTA 3 tak jakby był wykonany. Okej, 4000, no to już bardziej, bo była jakaś tam bójka. Chyba właściwie tę osobę, która handlowała heroiną, zabiliśmy. Więc tym bardziej 4000 to jest taka kwota jak na tak zwanego hitmana. Nawet bym powiedział, że niska. No ale bardziej na pewno jest uzasadniona niż w tym pierwszym przypadku i bardziej adekwatna do wykonywanego przez nas zadania. Okej. Okay. Nie wiem też... Kurcze. Nie wiem też, czy... Czym ona się zmęczyła? What the hell? Ej, zobaczcie. Gramy w tę grę, czekajcie. 10 minut? Patrzcie, ile zabawnych sytuacji już było. No nic, w każdym razie zaczniemy kolejnego questa. Miałem coś poruszyć, ale już z tego wszystkiego zapomniałem, o co dokładnie mi chodziło. Wożąc pannę Misty. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. No i tak jak tutaj, niby... Niby Luigi wspomniał o El Burro i o jego gangu, że mamy na niego uważać, ale to było tak z pogardą. Znaczy tak, że okej, uważaj, ale oni nie są w konsekwencji zbyt groźni. Rzadko w ogóle się zdarza chyba, że ten gang ma broń przy sobie. Znaczy okej, mają jakieś tam baseballe czy coś, ale jeżeli chodzi o pistolety, czy jakąś taką broń, wiecie, do strzelania, mówiąc kolokwialnie, to jakoś nawet tak zbytnio nie kojarzę. I za chwilkę też poznamy w tej grze dość istotną postać, znaczy może nie z punktu widzenia fabuły, ale istotną postać, ponieważ Joey Leone to jest postać, jaka odgrywa rolę syna Salvatora Leone. No a jak wiemy, Don Salvatore jest szefem mafii Leone, wielkiej, potężnej organizacji z tej części miasta Liberty City. No i jak już dowiedzieliśmy się chociażby od Luigi'ego, lubi się zabawiać z Misty, czyli z laską, jaką aktualnie właśnie do niego wieziemy. Dobrze to powiedziałem gramatycznie, bo tak dziwnie mi to zabrzmiało. Nie mam odsłuchu w ogóle w słuchawkach i to dość mocno utrudnia nagrywanie let's play. Boże, już myślałem, że gościu nie żyje, ale chyba jednak udało mu się przeżyć. Joey! Uwaga. Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Okej, spoko. No i... Tysiak? Znaczy, w sumie przebyliśmy większą odległość niż wcześniej. Niż w pierwszym questie dla Luigi'ego. Także w teorii tych pieniędzy powinno być więcej. Z uwagi na to, że nie mogę jakoś spotkać fajnego samochodu, to zaryzykujemy, bo nie wiem, jak ta gra będzie się na Windowsie 10 spisywać. Póki co jest nie najgorzej i spróbujemy bez zapisywania gry wykonać kolejnego questa. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Farrelly brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect.
Lips Ferrelli is stuffing his fat face into St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. No, kto wie, w sumie jest gruby, więc być może będzie jadł cały dzień, kto wie. Okej, misja stosunkowo prosta. Też warto chyba dodać na początku, że tutaj w przypadku gry GTA 3 mamy rok 2001, więc mafia Forelli naprawdę już nie znaczy zbyt dużo. Są osłabieni, mają słabego przywódcę, tak naprawdę można im dość dużo złych rzeczy robić, a oni i tak nie są w stanie odpowiedzieć. No i dlatego też Joey podejmuje się takich kroków. Ogólnie zabijanie osoby, która wisi tobie pieniądze, czy też ogólnie komuś pieniądze, no nie jest zbyt dobre, no bo ta osoba tych pieniędzy już nigdy więcej nie odda. Ja tak a propos tego mam takie przemyślenie, że fajnie byłoby się chociaż dowiedzieć przed zabiciem takiej osoby, co ewentualnie z jej dorobku można spieniężyć, żeby te pieniądze jakkolwiek odzyskać. Nie? A tutaj tak naprawdę mamy gościa zabić, jeszcze wysadzić jego samochód, więc tego samochodu i tak już nie będziemy mogli sprzedać. No i tak okej, niby spoko, fajna misja, będą jakieś tam, tak jak Joey powiedział, fajerwerki, natomiast no z punktu widzenia biznesowego, no raczej słaba decyzja. Okej, tak czy inaczej, dość dużo czasu mamy na wykonanie tego questa, 5 minut, naprawdę sporo. Chyba na wypadek tego, gdybyśmy uszkodzili samochód i musieli podjechać do Pain Spraya, co nie? Okej. Wykręcamy elegancko. Myślę, że tego samochodu nie uszkodzę. Ale wiecie jak to bywa. Nie chcę krakać, bo wykrakam. No tak czy inaczej dużo czasu, więc powinno się udać bez większego problemu. Też w GTA 3 jest chyba tak, że jak kogoś mocniej potrącimy, jakiegoś tam pieszego, to też samochód może się wgnieść. Samochody skręcają na przykład w prawo z lewego pasa, tak jak w tym momencie mamy dwupasmową jezdnię. Więc no, trzeba na takie rzeczy uważać, ludzie rzucają się pod koła, to jest też standard. Uaktywni bombę, tak, lewy kontrol, okej, odchodzimy, no i podziwiamy wybuch. Jak on idzie po tych schodach w ogóle? No i 10 tysięcy. Nie najgorzej. No myślę, że to... What the fuck? Dlaczego on mnie atakuje? Co ja takiego zrobiłem? No czemu? Za co, panie? No przecież nie wiecie, że ja tę bombę wysadziłem. A jak wysadziłem i gość zginął, to powinno mnie gonić nieco więcej policji niż jedna gwiazdka. Okej, spróbujemy mu zwiać. Dobrze, że policjanci nie potrafią biegać sprintem, tylko tak po prostu biegają takim ala truchtem. Nie no, ta gra jest genialna, naprawdę. Będziemy się, myślę, bawić równie dobrze co w GTA San Andreas, a może nawet i lepiej z uwagi na to, że jest to starsza gra i ma jeszcze więcej takich bugów, niedociągnięć i śmiesznych rzeczy. Moi kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście na pierwszym odcinku wraz ze mną. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną do samego końca i liczę na to, że widzimy się już podczas kolejnych let's playów z tej, a także i z innych gier, no i oczywiście na Pogromcach Mitów, ponieważ ta seria też niebawem się pojawi. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!